Cześć, witam was wszystkich. Widzicie ten fajny widok, który jest przede mną. W końcu cieszy oko, nie? Waszyngtonia się już rozłożyła, ale to nie o tym będzie dzisiejszy film. No, powoli się przymierzamy do wkopywania bananów, alokazji, czy tak kolokazji. Bo pogoda sprzyja, już dużo osób nawet te banany powkopywało do gruntu. Myśmy jak na razie nasze pasjoki odsłonili. Zobaczcie, tak się prezentują. Są odsłonięte raptem kilka dni, a już widzę, że zaczynają wychodzić liście. Tutaj fajnie widać. Widzicie tą tubę, którą puścił do góry. Także fajnie. Więc no muszę się udać do naszej szklarenki. No i powoli będę wynosił te nasze egzotyki. I zobaczymy, czy jeszcze w tym filmie, czy w następnym filmie sobie będziemy je sadzić do gruntu. Także już teraz biorę się za wynoszenie i zobaczycie, co tam mamy ciekawego w tej naszej szklarence. Nim jeszcze przejdę do szklarni, zobaczcie, jaki to jest, kurczę, gigant, nie? To w tym roku będzie potęga. Potęga. Czekajcie, oddalę się. Spróbuję wam to nagrać w całości, jaki on jest według mnie. Patrzcie. Już część bananów wyniesiona. Lecimy dalej. Patrzcie. Jeszcze tych roślin nam tu zostało. Nie wiem, czy wszystko będziemy dzisiaj wynosić. Na pewno częściowo chcę usunąć te palety tu spod spodu. Zobaczyć, co tu nam to te rośliny w dalszym ciągu atakuje. Teraz w mniejszym stopniu, ale dalej coś tutaj jest. Niestety. Kolejny Musa Basio, szklarniowy. Największy Maurelas, Maurelas już też wyjechał ze szklarni. Strasznie schudł. No ale to trudno. Tak to wygląda. Tak więc rośliny mamy na ten moment pociągane. Tutaj są Musa Basio i Sikimensis Red Tiger. Chcieliście już rad zdążył połamać. Tutaj mamy wyciągnięte te nasze Maurelasy. Generalnie mniej więcej to tak stoi, tak jak to będzie wszystko razem posadzone. Tutaj jeszcze po środku będą kolokazje i kanny. Tam też żeśmy powyciągali kolokazje różne. Ale to wam tego nie będę pokazywał, każdej kolokazji po kolei, no bo to po prostu nie ma sensu. Myślę, że nagram kolejny film, może jak będziemy sadzić te rośliny. Na razie sobie tutaj będą stały, zobaczymy jak będzie, bo niby głoszą jakieś załamanie pogody, więc na razie nie wkopujemy, niech sobie tak stoją jak stoją, jak łapią tego słońca. No i będziemy myśleć, co dalej. Tak więc tak to wygląda, tutaj jeden Maureli będzie przy oczku, tak jak w zeszłym roku. Tamten jeden Maurel jest sprzedany, więc na to nie patrzcie. No i jakoś to tutaj będziemy wszystko razem komponować. No jest dość dużo roboty z takim ogrodem, jakby nie było. No i zobaczymy, jak to wszystko dalej będzie wyglądało, bo jest dość mała działka i już powoli nie ma gdzie składować tych budek i tak dalej. Trzeba będzie myśleć po prostu o jakimś lepszym zabezpieczeniu zimowym, albo po prostu część tych roślin, no będziemy się musieli pozbyć po prostu. Ale to zobaczymy. Nie chcę też tutaj takim pesymistycznym akcentem zakończyć tego odcinka, tego filmiku. Patrzcie, jakie karpie już są aktywne. Omega. Byczki. No i tak to wygląda, no. Generalnie jest spoko. Wszystko w miarę fajnie przezimowało. Oprócz tamtej yuki, carnerosany. Ale jeśli chodzi o takie banany i tak dalej, no to wszystko w lepszym, w gorszym stopniu przezimowało. Na razie nie ma co tak przykładać się do wyglądu do tych roślin, bo wiadomo, że one po szklarni po zimie są jakie są. Potrzebują troszkę czasu, żeby wyglądały ładnie.
No, więc to na tyle, moi drodzy. Nie będę was tutaj zbędnie przedłużał z tym filmem. Trzymajcie się, my cały czas coś działamy. Mam nadzieję, że wy też. No i wszystkiego dobrego wam życzę. Trzymajcie się, hej.